Wobec chaotycznych i często sprzecznych doniesień medialnych dotyczących zawierania ugód przez kredytobiorców z bankami na tle kredytów CHF, koniecznym jest przedstawienie rzetelnej informacji związanej z ewentualnym polubownym załatwieniem takiej sprawy. Ze mną jest pani mecenas, radca prawny Małgorzata Wilczek. Dzień dobry pani mecenas. Czy będą zawierane masowe ugody z bankami, w tym z PKO Bankiem Polskim? No nie wydaje się. Czynników na to wpływających jest wiele. Przede wszystkim kredytobiorcy stają się coraz bardziej świadomi. Ponadto z tego, co obserwujemy przed Komisją Nadzoru Finansowego, rozpoczęło się już faktycznie kilkaset postępowań, ale z naszej obserwacji wynika, że postępowania te będą się przeciągać, bankom na tym przede wszystkim zależy, a ponadto wiemy, że podczas takich postępowań kredytobiorcy otrzymują przede wszystkim informacje o tym, że orzecznictwo sądowe jest niekorzystne, a przyszłe ewentualne orzeczenie Sądu Najwyższego może im jedynie zaszkodzić. Zatem nie otrzymują oni rzetelnych informacji w tym zakresie. A niech pani mi powie, jak wygląda aktualne orzecznictwo wobec na przykład PKO Banku Polskiego? Czy PKO Bank Polski obsługuje różne typy kredytów? Czy te wyroki się różnią jakoś od siebie? No właśnie, orzecznictwo staje się coraz bardziej jednolite i potwierdzają to wyroki z całego kraju, można powiedzieć. Owszem, PKO BP obsługuje różne typy kredytów. Mamy własny kont, mamy kredyt miks hipoteczny, jak również cały portfel kredytów hipotecznych Nordea, indeksowanych bądź denominowanych we franku szwajcarskim. I co warte podkreślenia, wobec tych wszystkich typów kredytów orzecznictwo zdaje się być coraz bardziej korzystne i jednolite. Również wobec tego rzadkiego dość kredytu miks, wobec którego również szczególnie w tym roku zapadły w pełni korzystne wyroki dla klientów. W takim razie, co stoi za taką propozycją ugody oferowaną przez KNF? No, wydaje się, że przede wszystkim zrzucenie odpowiedzialności z banków, ograniczenie ich ryzyka, ograniczenie ich negatywnych konsekwencji, jakie mogą wiązać się z procesami sądowymi. Czyli mówiąc w skrócie, można powiedzieć, że ideą takich propozycji, które no de facto są dla klientów kosmetyczne i mocno iluzoryczne, jest to, aby banki, w tym największy bank polski, nie poniosły odpowiedzialności za oferowanie klientom te kilkanaście lat temu toksycznych produktów finansowych, które trudno nazwać kredytami dla konsumentów. Czy z podpisaniem ugody według propozycji KNF lub PKO Banku Polskiego wiążą się jakieś ryzyka dla kredytobiorców? Z pewnością. Przede wszystkim podpisując taką ugodę, kredytobiorca definitywnie rezygnuje z możliwości uzyskania korzystnego orzeczenia na drodze sądowej. To po pierwsze, to formalnie zamyka drogę kredytobiorcom do możliwości sądowego rozstrzygnięcia. Oprócz tego istnieje kilka innych ryzyk, w tym ekonomiczne. Z uwagi na ostatnio szalejącą sytuację ekonomiczną w Polsce także, z uwagi na podwyższenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co jest powiązane również ze stawką WIBOR i z wzrostem rat kredytów tak zwanych złotowych. Więc ryzyka przede wszystkim są takie, że kredytobiorcy, którzy będą podpisać takie ugody, przechodzą na inną stawkę procentową. W związku z tym muszą się liczyć z dość wysokimi ratami, ponieważ tendencje ekonomiczne są takie, że stawka ta będzie w najbliższym czasie stale rosnąć. I tutaj analizy banku PKO tak daleko nie sięgają. Można powiedzieć, że te, które już zostały na ten moment przedstawione kredytobiorcom, są nieaktualne wobec zaistniałej sytuacji ekonomicznej, galopującego wzrostu cen, wzrostu stóp procentowych i stawki WIBOR. O tym kredytobiorcy nie są informowani, tymczasem cała ten ewentualna korzyść, jaka mogłaby się wiązać z taką ugodą, czyli kosmetyczne, ale jednak zmniejszenie salda zadłużenia, może zostać zniwelowane poprzez później te wysokie i coraz wyższe raty. O tym kredytobiorcy nie są informowani. No i inna kwestia to, że właśnie to zmniejszenie salda zadłużenia i wyeliminowanie ryzyka, o czym tak ładnie mówi się w tych doniesieniach medialnych,
Jednak przekłada się na inne ryzyko, to po pierwsze ryzyko wysokich stóp procentowych i wysokiej stawki WIBOR, jak również tego, że realne zmniejszenie salda zadłużenia będzie naprawdę iluzoryczne. Czy banki rzeczywiście przyjęły postawę dążenia do rozwiązań polubownych, a jeśli tak, to jak zachowują się w procesie sądowym? No trudno zauważyć taką okoliczność, o jakiej pan wspomniał. Wręcz przeciwnie. Zauważamy postawy agresywne wręcz. Zauważamy coraz to nowe taktyki procesowe. Zauważamy zastraszanie kredytobiorców wysyłaniem na adresy prywatne, domowe do klientów pism dotyczących ewentualnych przyszłych roszczeń banków i tym podobne. Nie widzimy tutaj żadnej zmiany w postawie, wręcz przeciwnie, banki cały czas twierdzą, że te umowy są ważne i wiążące. Natomiast kwestia tych rzekomych ugód, to jest taka zasłona dymna tylko dla właściwych intencji, jakim jest właśnie to ograniczenie odpowiedzialności, zminimalizowanie ryzyk, zmaksymalizowanie możliwych zysków i jednocześnie takie mydlenie oczu kredytobiorcom, że będą kiedyś gdzieś jakieś ugody, żeby właśnie nie podążali tą drogą sądową. A jeżeli już banki znajdują się na drodze sądowej, to tak jak powiedziałam, zachowują się bardzo agresywnie i jeszcze też dodatkowo prywatną drogą docierają do klientów, chociażby listownie czy mailowo, żeby straszyć ich innymi postępowaniami, które wcale niekoniecznie będą miały podstawy w przyszłości. Ostatnie wyroki, cały ten rok, rok ubiegły, pokazuje, że ponad 95% spraw jest wygrywanych przez kredytobiorców. Zatem drogą, która definitywnie i która rzeczywiście kompleksowo załatwia sytuację kredytobiorcy, jest jedynie droga sądowa. Wszelkie inne drogi, czy taka ugoda dwustronna między bankiem a kredytobiorcą, czy też ugoda zawarta przed mediatorem KNF, są to półśrodki. Są to zabiegi kosmetyczne i to jest odwodzenie klientów od tej możliwości, jaka istnieje na drodze sądowej, a jaka już staje się, no, można powiedzieć, okolicznością jednolitą. Zatem ta droga, mająca wiadomo swoje plusy i minusy jak każda, jednakże ona jedynie kompleksowo i definitywnie kończy spór z bankiem. Pozostałe, tak jak powiedziałam, są po pierwsze kosmetyczne, po drugie mogą również pozostawiać wciąż relacje z bankiem jako aktywną. Podsumowując, co dla kredytobiorcy wynika z powyżej podanych informacji? No przede wszystkim to, że orzecznictwo się naprawdę klaruje i wobec banku PKO BP i wobec tych umów, które tutaj wspomnieliśmy, orzecznictwo staje się już jednolite w całym kraju. Mamy apelację warszawską, apelację białostocką, apelację katowicką, gdańską, poznańską, wszędzie tam zapadły już prawomocne wyroki wobec tych wzorców umownych, o które dzisiaj zahaczaliśmy. W związku z tym nie ma potrzeby obawiać się sądu, trzeba na tę drogę wyjść. Natomiast biorąc pod uwagę doniesienia medialne, które są często sprzeczne, które są też przez różnego rodzaju lobby kreowane, trzeba wiedzieć, że te informacje często są informacjami podanymi, pokazanymi w krzywym zwierciadle. I trzeba patrzeć na te sprawy realnie i również brać pod uwagę, że nie tylko postępowanie sądowe, ale być może nawet bardziej postępowanie ugodowe akurat w tym wypadku rodzi ryzyka, w tym ryzyka ekonomiczne, o czym analizy na zlecenie banków jakoś kredytobiorcom nie mówią. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję również.